Dzisiaj możemy ogłaszać i dzisiaj chcemy ogłaszać, że jedyne imię, w którym jest zbawienie, jest Jezus Chrystus. Jedyne imię, które jest dane ludziom pod niebem, w którym mamy zbawienie, w którym mamy uzdrowienie, w którym mamy obfitość, w którym mamy radość, jest Jezus Chrystus. I to w ogóle nie ma znaczenia, jak się czujesz w tym momencie. To nie ma w ogóle znaczenia, jakie okoliczności cię spotkały dzisiaj albo może w ostatnim czasie. Jezus Chrystus jest twoim i moim Zbawicielem, jest naszym Panem i naszym zwycięzcą. Amen. I zawsze, kiedy przychodzimy do Niego, możemy brać Jego zwycięstwo. Kiedy jesteśmy schowani w Nim, to tak naprawdę, jak żeśmy śpiewali tej pieśni, w Nim słaby staje się mocny. Dlatego, że wtedy na zewnątrz jest Jezus Chrystus, ten, który jest zawsze niepokonany, ten, który jest zawsze zwycięski, zawsze pełny mocy, a ja jestem schowany w Nim. Halleluja. Amen. Halleluja. I chciałbym zachęcić tym słowem, żebyśmy zawsze wyznawali, zawsze powiedzieli: Jezu, Ty jesteś Panem moim, jesteś moim Bogiem, moim Zbawicielem i nie ma innego imienia. Wiecie, wiele ludzi szuka różnych rozwiązań na tym świecie. Wiele ludzi może szuka, ale Słowo Boże mówi jednoznacznie. Jednoznacznie mówi, że jest tylko jedno imię, w którym jest zbawienie. I to imię brzmi Jezus. Halleluja. Dlatego imienia dzisiaj się zgromadziliśmy. I Jemu niech będzie chwała. Halleluja. Chciałbym się podzielić z wami Słowem Bożym. Wiecie, Słowo Boże jest cudowne, jest niesamowite, jest fundamentem, jest wszystkim, czego ludzkość tak naprawdę potrzebuje od samego początku, aby żyć, aby funkcjonować, aby obfitować, aby wydawać owoc, aby nasze życie było godne tego, czego Bóg stworzył, nasze życie. Amen? Wystarczy i aż potrzeba Bożego Słowa. Dlatego tak bardzo się cieszę, że Bóg nie zostawił nas, wiecie, z niczym, ale dał nam Słowo, swoje bogactwo, zostawił nam swoje dziedzictwo, zostawił nam swój testament i stary, i nowy. Halleluja. Więc możemy przychodzić dzisiaj i dzisiaj możemy w Jego obecności odczytywać Boże Słowo. I ja się chcę z wami dzielić Słowem. Naprawdę cieszę się, kiedy otwieram Słowo Boże. Historię, Ewangelię. Lubicie czytać Ewangelię? Wiecie, ja sobie zawsze na śniadanie czytam Ewangelię. To jest coś niesamowitego, kiedy możesz rozmyślać, kiedy możesz przychodzić, kiedy możesz zapytać się, Duchu Święty, co ja mogę z tego wziąć? Co dzisiaj chcesz, żebym ja zrozumiał? Co chcesz, żebym dzisiaj mógł zastosować? Czasami jest tak, że nie rozumiem. Czasami jest tak, że mówię, Boże, to przekracza moje myśli. To wykracza za moje myślenie. Ja tego nie ogarniam swoim myśleniem. I wtedy, wiesz, zaczynam się cieszyć, zaczynam się radować, bo wiem, że Duch Święty może działać. Bo my jesteśmy stworzeniem. Bóg jest stwórcą. On to wszystko uczynił, ukształtował, stworzył. I gdybyśmy zawsze potrafili zrozumieć Boga, to znaczy, że On by nie był Bogiem. Amen? Dlatego czasami, kiedy nie rozumiesz czegoś, kiedy nie rozumiesz Boga w Jego działaniu, to zacznij się radować, zacznij Mu ufać, bo to znaczy, że jesteś stworzeniem, a On w swoim ręku trzyma stworzenie. Amen? On jest stwórcą. Halleluja. I otworzymy może dzisiaj Ewangelię Marka. Ewangelię Marka, właściwie będziemy czytać tylko z dwóch miejsc, ale wiecie, to słowo bardzo, bardzo mocno w pewnym momencie mojego życia, kiedy przeczytałem je kiedyś, któryś kolejny raz, ono bardzo mocno przemieniło, dotknęło mojego życia i zmieniło mój sposób myślenia, widzenia na długi czas, na długi czas. Wiecie, dlatego, że Słowo Boże często Bóg posyła to samo słowo, żeby nam przypominać, bo my zapominamy. Zgadza się? Zdarzyło się wam kiedyś zapomnieć? Wam się nie zdarzyło, mi się często zdarza. Więc może dla mnie to słowo. Więc chciałbym, abyśmy Ewangelię Marka otworzyli. Drugi rozdział Ewangelii Marka od 18 wersetu do 22. Tu jest historia, kiedy Pan Jezus chodził po ziemi. Bardzo lubię tę historię. Bardzo lubię wszystkie historie, kiedy Pan Jezus chodził. I wiecie, chciałbym przy tej okazji zachęcić was i powiedzieć wam, że coś niesamowitego odkrywam w Słowie Bożym. Odkrywam, że Pan Jezus, kiedy był na ziemi, kiedy wypowiadał słowa, te słowa nigdy nie były takie, wiecie, na ten czas, tę chwilę i za na przykład dekadę, za kilka lat, za kilkanaście lat, one by nie były ważne. Zwróciliście na to uwagę? Że każde słowo, które Jezus wypowiedział na ziemi, ono jest aktualne dzisiaj, 2000 lat później, w XXI wieku, kiedy jest era, wiecie, naprawdę już nie wiadomo jakiej cywilizacji, jakiej inteligencji, to słowo dzisiaj ma tę samą moc. Zauważyliście o tym? Dam tylko krótki przykład. Szukajcie, a znajdziecie. Proste słowo. Czy ono ma dzisiaj tę samą moc? Amen?
Ale to jest tylko najprostszy przykład. A dzisiaj chcę wam pokazać, że to samo słowo, które on wypowiadał 2000 lat temu, pomimo tego, że była okupacja rzymska, dzisiaj tylko wspominamy jako historię, pomimo tego, że ludzie byli tacy, albo inaczej się ubierali, inaczej się zachowywali, inne kultury były w tamtym czasie, pomimo tych wszystkich rzeczy, to słowo, które dzisiaj będziemy czytać, zauważcie, że ono ma to same odzwierciedlenie do dzisiejszego życia. Dzisiaj ja w XXI wieku, urodzony w tym czasie, mogę wziąć to słowo i zupełnie tak samo zastosować go, jak było tam wtedy Pan Jezus powiedział. Zaraz się o tym przekonamy. Otwórzmy Ewangelię Marka, 2 rozdział, 18 werset, i czytamy tak. A uczniowie Jana i faryzeusze właśnie pościli. Przyszli więc i zapytali go, dlaczego uczniowie Jana oraz uczniowie faryzeusze poszczą, a twoi uczniowie nie? Jezus im odpowiedział, czy goście weselni mogą pościć, gdy jest z nimi pan młody? Dopóki mają pana młodego, o poście nie może być mowy. Przyjdą jednak dni, gdy pan młody zostanie im zabrany, ten dzień będzie początkiem ich postu. Nikt nie przyszywa łaty z nowego sukna do starego płaszcza. W przeciwnym razie nowa łata obrywa stary materiał i dziura się powiększa. Nikt też nie wlewa młodego wina do starych bukłaków, a w przeciwnym razie wino rozrywa bukłaki, samo wycieka i bukłaki stracone. Młode wino trzeba lać do nowych bukłaków, inne tłumaczenie mówi do odnowionych bukłaków. Pan Jezus tutaj mówi bardzo proste słowa. I wiecie, niesamowite jest to, jaka jest scena, kiedy on to wypowiada. Wyobraźmy sobie, tak jakbym chciał zabrać was dzisiaj do ziemi obiecanej, do ziemi świętej, do Izraela. Chciałbym was tam na chwilę zabrać i chcę wam opowiedzieć, jaka sytuacja się wydarzyła. Otóż Pan Jezus pewnego razu przechodzi i trafił akurat na jakiś tam czas postu i modlitwy. Wiecie, my te, czasami też mamy tydzień postu i modlitwy. To jest bardzo dobre, to jest dobre i to jest okej. Okay. I Pan Jezus przechodząc kiedyś, zwrócili się do Niego uczniowie Jana i uczniowie faryzeuszów i mówią Mu tak, dlaczego my, uczniowie Jana i uczniowie faryzeuszów, dlaczego my pościmy, a Twoi uczniowie nie poszczą w ogóle? Wiecie, i tutaj się nawiązała rozmowa. Spotkały się jakby trzy grupy ludzi. Zauważamy to? Widzimy to? Jakby trzy grupy ludzi. Uczniowie Jana, Chrzciciela, uczniowie faryzeuszów i uczniowie Jezusa. I oni jakby wychodzą może pretensja, to jest dużo powiedziane, ale z taką inicjatywą mówią, dołączcie się do nas, bo my mamy tydzień postu. Dołączcie, dlaczego wy nie pościcie? Jest tydzień postu, a wy nie pościcie. Dlaczego tak jest? I oni zwracają się do Jezusa. I wiecie, w którymś momencie bardzo mocno zwróciło mi uwagę coś niesamowitego. Nie wiem, czy mogę zrobić taką scenkę. Tu będą uczniowie Jana. Jest uczeń Jana, zgadza się? Wszyscy wiemy, uczeń Jana. Tu są uczniowie Jezusa, okej? Okay? Zgadza się? A ja będę uczniem faryzeuszy. Nawet pasuje, prawda? Okej? Okay? Dobra? I popatrzcie się. Przychodzą uczniowie Jana i uczniowie faryzeuszy. Przychodzą do Jezusa, do uczniów Jezusa. Przychodzą i mówią, my pościmy, a wy nie. Widzicie to? Ja zawsze sobie myślałem, że uczniowie Jana, Jan Chrzciciel i jego uczniowie powinni być tutaj. Zgadza się? Że to powinno być tak. Uczniowie Jezusa i uczniowie Jana, a tutaj uczniowie faryzeuszy. Zgadza się? I ta linia powinna być tu. Wyobrażacie sobie to? Bo przecież tamci byli, pokutowali, nawrócili się, byli ochrzczeni. Oni szli w dobrym kierunku, więc oni kiedy powinni pościć, to razem. Powinni być, wiecie, ta pretensja to by mogła być tak. Zgadza się? Choć uczeń Jana. A teraz patrzcie, tymczasem jest tak. My, uczniowie Jana i uczniowie faryzeuszy, pościmy. A tutaj jest granica, a wy dlaczego nie pościcie? Widzicie to? I mi zwróciło uwagę, co tutaj jest, wiecie. Nie wiem, czy u was teraz w waszej wyobraźni to samo się dzieje teraz. Dziękuję wam bardzo. Jesteście niesamowitymi uczniami. Halleluja. I teraz chciałbym, żebyście na tym obrazie zobaczyli to, co tutaj się działo w ogóle. Trzy grupy ludzi, trzy grupy uczniów. I przychodzą dwie grupy do Jezusa i mają pretensje, mają za złe, że my pościmy, a wy nie pościcie.
I Pan Jezus mówi bardzo proste słowo. Popatrzcie się. Żeby to wyjaśnić wam bardzo łatwo i sami na to za chwilę wpadniemy, a może już wszyscy wiecie, tylko ja musiałem długo na to odchodzić, to ja wam powiem, chcę przybliżyć na chwileczkę, po co jest w ogóle post. Bo wiecie, tutaj jest jakiś taki, wiecie, wokół tego się zaczyna robić zamieszanie. Zgadza się? Po co w ogóle jest post? Takie najprostsze w jednym zdaniu, gdybym miał powiedzieć, po co w ogóle pościmy, po co jest post, to najprostsze zdanie, które mogę określić, post jest po to, żeby przybliżyć się do Boga. Okej? Mamy tę definicję? I wiecie, tutaj taka jest taka sytuacja, że Pan Jezus pokazuje im właśnie, co się wydarzyło. Uczniowie Jana i uczniowie faryzeuszy przyszli do Jezusa i powiedzieli tak, my pościmy, my się zbliżamy do Boga, a wy nie, a metr dalej stoi Bóg. Na zasięgu ręki stoi Bóg, Jezus Chrystus. Widzicie to? Tu stoi Jezus, a oni mówią, czemu wy nie zbliżacie się do Boga? Czemu wy nie pościcie? Czemu wy nie zbliżacie się do Boga? A Bóg stoi tutaj. Właśnie do Niego mówi. Widzicie to? I chcę zwrócić uwagę, szczególną uwagę na to, że Pan Jezus mówi, że jestem tutaj. Właśnie tutaj jestem. Właśnie Bóg jest tutaj na tym miejscu. Kiedy chcecie się zbliżać do Boga, to oblubieniec właśnie jest na weselu. Właśnie się dzieje teraz, kiedy trzeba zasiąść do stołu i być koło Niego i radować się razem z Nim. To jest ten czas. Będzie inny czas, kiedy będzie zabrany, mówił w proroctwie. Ale teraz jest czas, kiedy jesteście blisko, kiedy właściwie nie ma granicy, stoicie obok Niego. Amen? Widzimy to? I wiecie, bardzo ważne jest, chciałbym, żebyśmy to tak bardzo mocno uchwycili, jak bardzo ważne jest, aby uchwycić moment, kiedy jest Bóg z nami, kiedy jest blisko, żebyśmy nie robili jakichś rzeczy, tak jak uczniowie Jana czy uczniowie faryzeuszy, że czegoś szukamy, wielkiej idei, coś wiecie, idea była bardziej ważna niż osoba, która stała obok. Oni przestali widzieć, właściwie stracili z oczu, stracili osobę, do której chcieli się zbliżyć. Osobę Boga. I wiecie, tu jest bardzo ważne, żeby rozpoznać czas nawiedzenia, żeby rozpoznać czas namaszczenia. To jest tak bardzo ważne. Wiecie, wyobrażacie sobie, że dzisiaj przyszliśmy na wtorkowe zgromadzenie. Przyszliśmy do zgromadzenia, żeby uwielbiać Pana. Takie zwykłe zgromadzenie. I być może dzisiaj Jezus siedzi obok ciebie. Być może dzisiaj chce dotknąć twojego życia. A ja jestem przekonany, że tak jest. Właśnie jestem przekonany, że to jest czas, kiedy On chce być z nami. Kiedy my się zgromadzamy, On mówi, ja tam jestem. Ja tam jestem. I czasami my wołamy, Panie przyjdź. Panie nawiedź moje życie. Przyjdź do mojego życia i właśnie siedzę obok Ciebie. I właśnie tutaj jest taka scena, kiedy Pan Jezus mówi, jestem. Właśnie tutaj jestem. I popatrzcie się, co jest niesamowitego. Co mi nie daje spokoju, co nie umiałem zrozumieć, ale potem dojdziemy do tego, wytłumaczymy sobie to wszyscy na koniec. Co zobaczyli? Uczniowie Jana. Jedna grupa ludzi i uczniowie faryzeuszy tak bardzo pragną, chcą zbliżyć się do Boga. Robią wszystkie kroki, wszystkie starania robią. Nawet poszczą, wiecie, nawet tak wiele poświęcają, żeby zbliżyć się do Boga. I Bóg jest na wyciągnięcie ręki. Zwróćmy uwagę, co jest w naszym życiu. W jakim miejscu dzisiaj jesteśmy? W której grupie ludzi jesteśmy? Czy jesteśmy tak blisko, żeby słyszeć Go na każdy dzień? Żeby słyszeć, kiedy On mówi? Nawet to, kiedy On mówi, że idziemy coś kupić jeść. Wiecie, to był Jezus, to był Bóg. Syn Boży. Bóg w postaci Jezusa Chrystusa. I oni chodzą razem z Nim. Oni się cieszą, radują się, nasycają się słowami, które potem mogą oddać, żebyśmy my mogli czytać te słowa. Amen? I wiecie, oni przebywają z Nim, radują się. A są dwie grupy ludzi, którzy tak naprawdę chcą się zbliżyć do Boga za wszelką cenę. Płacą niesamowitą cenę za to. I nie umieją rozpoznać, nie mogą zobaczyć. I pytam się, co to może być? Co to jest za zasłona? Co to może być, że nie widzą? Co może przysłonić? Co może przysłonić oczy, żeby nie zobaczyć Bożego Syna przed swoimi oczami, a robić tak wiele, żeby Go zobaczyć? I chciałbym, żebyśmy zastanowili się nad swoim życiem. To jest coś niesamowitego. Robimy bardzo wiele rzeczy. Robimy bardzo dużo starań. Czasami może tak jest. W moim życiu tak jest czasami. Bardzo dużo kroków, żeby coś osiągnąć, żeby coś zbliżyć się, tak dalej. A Bóg tymczasem stoi koło mnie i mówi, ja jestem. Właśnie tutaj jestem. Czekam. Właśnie chcę, żebyś rozpoznał moje namaszczenie. Wiecie, i zobaczyłem, że wielokrotnie przychodzę do zgromadzenia i szukam
jakiegoś klimatu, szukam czegoś, co by mi pasowało, szukam coś, miejsca. Teraz już nie szukam, bo zaczynam się uczyć. Słuchajcie, chcę się uczyć, być w dobrej grupie, amen? Być u stóp Jezusa, być tuż za Jego ramieniem, koło Niego, żeby być tam, gdzie On jest, kiedy jest uwielbienie, kiedy jest Jezus, radość, wesele. Wiecie, co to jest wesele? To jest, kiedy się radują, tańczą, cieszą się, jest muzyka, jest jedzenie, jest wszystko, kiedy się radują, bo jest Pan młody, amen? I Pan Jezus właśnie o tym mówi. Kiedy jestem, kiedy jest moja obecność, wtedy jesteś blisko, wtedy możesz być razem ze mną. Nie musisz się smucić, nie musisz doszukiwać, nie musisz martwić się. Bądź ze mną. Amen? Będzie czas, kiedy trzeba będzie starać się, kiedy będzie trzeba dobijać się, szukać Bożego oblicza w jakiejś dziedzinie swojego życia, w jakimś kierunku. Amen? Ale teraz jest czas, aby być blisko Niego. I wiecie, zobaczyłem to, że kiedy przychodzę do zgromadzenia, to jest punkt jeden w moim życiu, kiedy przychodzę do zgromadzenia, a wiem, że Bóg jest zawsze w zgromadzeniu, bo On powiedział, że On się przechadza w zgromadzeniu świętych. Amen? On mieszka w chwałach swego ludu. Halleluja. Kiedy ludzie zaczynają uwielbiać, chwalić Jego imię, On mieszka w tych chwałach. Halleluja. I sobie wyobrażam, kiedy On chce mieszkać w chwałach ludu, to muszę dołączyć do uwielbienia i do chwały. Amen? Dlatego kiedy przychodzę, jestem pełny aktywności. Wiecie, to nie znaczy. Dzisiaj fajna pieśń była. Śpiewaliśmy, że pomimo bólu wielbię Cię. Wiecie, mnie w plecach boli już kilka dni i tak sobie myślę, jak to będzie wystać te chwile, dlatego chodzę. Ale ta pieśń się mi spodobała. Pomimo bólu wielbię Cię. Halleluja. Kiedyś w niebie, ktoś powiedział, kiedyś w niebie nie będziemy mieli okazji uwielbiać Pana, kiedy będzie boleć w plecach, bo tam nie będzie bólu. Zgadza się? Będziemy Go uwielbiać bez żadnych przeszkód, bez bólu. Ale dzisiaj pomimo bólu mogę Ciebie uwielbiać. To jest czas, kiedy jest Jezus, kiedy jest Bóg obecny na tym miejscu, kiedy Duch Święty jest, aby przemawiać, aby rozmawiać z nami, aby mówić do nas, aby Słowo Boże mówiło do nas. Dlatego otwieram swoje serce, uwielbiam Go, przychodzę do Niego i chcę być z Nim. Halleluja. I nie chcę mówić, Panie, chcę Ciebie szukać, chcę Ciebie znaleźć, chcę zrobić wszelkie rzeczy i odwracam się plecami i zaczynam robić rzeczy, żeby znaleźć Boga. A On jest w zasięgu ręki. Wiecie, kiedy to zobaczyłem, kiedy ten obraz mi stanął przed oczyma, nie mogłem tego przeżyć. Już faryzeuszy bym odpuścił może. Bo wiecie, oni lubili się kłócić, ale uczniów Jana nie mogę przeboleć. I wiecie, nie wiem, może to jest moje zdanie, może macie inne zdanie, możecie mieć, to jest tylko moje zdanie, tego nie ma w Słowie Bożym napisane nigdzie. Ale moje zdanie jest takie, że uczniowie Jana mieli pójść za Jezusem. Kiedy Pan Jezus przyszedł, kiedy Jan Chrzciciel przygotował drogę Bożemu Synowi, kiedy Jezus wyszedł z wody, kiedy Duch Święty stąpił na Niego, to jak i Jan, tak samo uczniowie Jego powinni iść za Jezusem. Takie jest moje zdanie. Możecie mieć inne, ja tak myślę. Takie jest moje zdanie. I to jest moim zdaniem też nie w porządku, że Jan musiał być tak dziwnie stracony. Niepotrzebnie. Powinien iść za Jezusem, powinien być ewangelistą numer jeden w obrębie Jezusa. Amen? Tak sobie myślę. Wiecie, zastanówcie się nad tym, ale to jest tylko do przemyślenia. Ja sobie tak myślę. Dlatego, że uczniowie Jana powinni być uczniami Jezusa. Amen? Ci, którzy są, którzy mają oblubieńca. Ale to tylko, jak to ktoś mówi, że bez dodatkowej opłaty. To jest taka moja myśl. Chcecie to rozważyć dla siebie tylko. Chcę zwrócić uwagę na to, że właśnie ci uczniowie, którzy byli, wiecie, pokutowali, którzy przyjęli Jezusa, którzy przyjęli zbawienie, pokutę przyjęli, zostali ochrzczeni, to oni nadal szukali, nadal poszukiwali Mesjasza, poszukiwali Boga. Pościli i szukali Boga. To trochę smutek tak napełnia, ale ja was wyprowadzę z tego smutku. To będzie radość obrócona dzisiaj. Wiecie, w Słowie Bożym, w Bożym Królestwie każdy smutek jest obrócony w radość. Jeżeli to jest smutek ku zbawieniu, smutek ku wybawieniu, zawsze jest w radość. I zawsze, zaraz będziemy do tego dążyć. Chciałbym was zostawić trochę w tej Ewangelii, żebyśmy pomyśleli, w jakim miejscu jesteśmy dzisiaj. Czy czasem nie ma tak, że powinniśmy iść za Jezusem, powinniśmy dążyć i robić rzeczy, które robi Jezus. O właśnie, robić rzeczy, które robi Jezus. I uczeń robi to, co robi mistrz. Robić rzeczy, które robi mistrz. Czy nie powinniśmy robić tego, a nie szukać mistrza? Szukać i wołać, gdzie jesteś? Czy nie powinniśmy już być w miejscu, żeby robić i wiecie, powtarzać to, co robi mistrz? Amen?
Kiedy w moim zawodzie, w moim pracy miałem uczni, to wiecie, pierwszy raz pokazywałem mu, jak się robi jakąś rzecz, jak się kręci śrubę w prawo, odkręca w lewo, pokazywałem mu, a za drugim razem kazałem mu samemu zrobić i patrzyłem się, czy to robi. I musiał tak długo, aż się nauczy. Aż sam samodzielnie potrafił robić te rzeczy. I to jest właśnie uczenie się. I to jest miejsce, czy my idziemy za Jezusem, czy idę za Jezusem, czy jestem w tej grupie i idę za Mistrzem. Tam, gdzie jest oblubieniec, tam, gdzie jest Jezus Chrystus, czy dopiero szukam Go, pomimo tego, że On jest tak blisko. Wiecie, rozwiązaniem do tego jest Duch Święty. Kiedy Duch Święty przyjdzie i objawi nam miejsce, w którym jesteśmy, w którym stoję, to jest niesamowite miejsce, to jest niesamowity czas. Kiedy Duch Święty przyjdzie i objawi nam, w jakim miejscu jestem. Dlatego ja się modlę często, Duchu Święty, proszę Ciebie, naświetlij moje życie, pokaż mi. Może się zdenerwuję w tym momencie. Może się mi nie będzie podobało to miejsce, którym Ty mi pokażesz, ale pokaż mi miejsce, w którym jestem, abym był zawsze blisko Ciebie. Abym był zawsze blisko Ciebie. Ktoś z młodzieży kiedyś, kiedy usługiwała młodzież, powiedział tak, kiedy jeszcze w Twoim życiu nie ma tego, co powinno być, to znaczy, że jesteś za daleko od Jezusa. To znaczy, że jeszcze nie jesteś tak blisko, żeby to było. Amen? Dlatego chcę korygować, chcę, abym Duch Święty prześwietlał moje życie. Wiecie, ja się mogę patrzeć na swoje życie, ale w moich oczach może być wszystko okej. Może być tak, że nawet poszczę i wydaje mi się, że wszyscy powinni pościć. I nawet pójdę i będę napominał innych i będę mówił, słuchaj, ja modlę się tyle i tyle i ty też powinieneś, żeby mieć rezultaty. A tymczasem Jezus stoi obok i mówi, ale ja tutaj jestem. A wy szukacie mojego oblicza, wy szukacie Boga. Właśnie jestem, właśnie stoję. I Pan Jezus tutaj mówi takie bardzo ciekawe słowa, o które chciałbym wam powiedzieć, że one mają znaczenie i dzisiaj. To, co żeśmy mówili na początku. One 2000 lat temu, ponad 2000 już może były powiedziane, a Pan Jezus mówi o nich, jakby były dzisiaj dla nas. Przeczytajmy jeszcze raz. Czy goście weselni mogą pościć, gdy jest z nimi Pan młody? Dopóki mają Pana młodego, o poście nie może być mowy. Popatrzcie, jak tutaj jest zdecydowane zdanie. Nie może być mowy. Kiedy masz Jezusa, kiedy masz Boga, kiedy jesteś razem z Nim, kiedy jesteś blisko Niego, masz obecność Bożą. Amen? Robisz to, co robi Mistrz. Robisz to, co robi Mistrz. Halleluja. Nie mówię tutaj, że się mamy nie zbliżać do Boga, że mamy nie pościć. Absolutnie, żeby nikt takiego czegoś nie pomyślał teraz. Post jest bardzo potrzebny, to jest narzędzie. To jest narzędzie, kiedy możemy przyjść do Boga, kiedy możemy nad naszym ciałem, nad naszymi emocjami, nad naszymi myślami, kiedy mamy możliwość przejść etap wyżej, o próg wyżej. Amen? Zgadza się? To tylko krótko, nie chcę dzisiaj o poście mówić, ale chcę powiedzieć, że post jest narzędziem, aby przybliżyć się do obecności Bożej, do Boga. Ale kiedy mamy Mistrza wokół siebie, kiedy On poleci nam zadanie do wykonania, to my nie mamy mówić, ale my pościmy teraz. My teraz szukamy Boga w tym momencie. Amen? Mamy robić to, co każe. 21. Nikt nie przyszywa łaty z nowego sukna do starego płaszcza. W przeciwnym razie nowa łata obrywa stary materiał i dziura się powiększa. Wiecie, widziałem to na własne oczy. Kiedy było może inaczej, albo starsi ludzie, kiedy byli przyzwyczajeni jeszcze do rzeczy, kiedy trzeba było wszystko leczyć, to często było tak, że stary, dobry płaszcz, czy tam spodnie, czy tam koszula, czy coś rozerwało się i trzeba było poździergać. A ten materiał już był tak rozleziony, tak słaby, że właściwie nie trzeba było igłą przebijać, bo to samo przechodziło. Widziałem to, kiedy to mój dziadek, mój drugi dziadek, nie ten, który o którym zawsze wam opowiadam, ale mój drugi dziadek, który był bardzo skrupulatny, oszczędny, on szył i pokazywał mi, mówi, tutaj już nie da rady poszyć. Jak on powiedział, że już się nie da, to naprawdę się nie dało. I wiecie, ta łata, chociaż była tak niesamowita, była tak dobrego materiału i jeszcze by wiele wytrzymała, to kiedy materiał pociągłeś, to te nici rozerwało i jeszcze bardziej szkody więcej narobiły. To było jeszcze gorsze niż przed poszyciem. I zupełnie Pan Jezus mówi, bardzo przykład z życia wzięty. Mówi, tego się nie robi. Po prostu są rzeczy, których się nie robi. To słowo jest tak proste, że nie można go bardziej wytłumaczyć. Są rzeczy, które po prostu trzeba zobaczyć i do których trzeba wejść. Tak samo jak to, że trzeba przyjść i pójść za mną, bo ja jestem Pan młody, który jest na weselu. Pan Jezus im mówi wprost, jestem Panem młodym i jest wesele. Właśnie odbywa się wesele. Przyjdźcie i ucztujcie przy moim stole. Amen?
I tak samo ten przykład o tej łacie mówi o tym, że to tak jak nie przystoi, tak jak w ogóle nie ma sensu wszywać jakiejś nowej łaty do starego ubrania, tak nie ma sensu szukać, dobijać się do Boga, kiedy On jest koło ciebie. I tutaj jest jeszcze mocniejszy przykład, słuchajcie, kiedy mówi o napełnieniu, mówi o życiu. Nikt też nie wlewa młodego wina do starych bukłaków. W przeciwnym razie wino rozrywa bukłaki, samo wycieka i bukłaki zniszczone. Młode wino trzeba lać do odnowionych bukłaków. Tu jest niesamowite słowo, niesamowite przesłanie. Tu można zrobić kilka kazań na temat tego słowa, ale ja chcę tylko zwrócić uwagę, że Pan Jezus dosadnie mówi, że pewnych rzeczy się nie robi. Pewne rzeczy są z automatu. Trzeba po prostu otworzyć oczy i to widać. I to widać. I chciał przedstawić ten obraz. Popatrzcie się, jak potrafi być człowiek. My się patrzymy na przykładzie teraz, ale czy w moim życiu nie ma czegoś takiego, że czasami jest ściana, że jestem tak zaślepiony, jestem tak zaciśnięty na jakimś zadaniu, na jakiejś rzeczy, nawet dobrej, słuchajcie, takie jak post, coś niesamowitego, narzędzie dobre. Mogę być tak zaciśniony na takim czymś, że nie widzę tego, że Boża obecność koło mnie przychodzi. Może tak być? Dlatego tak bardzo ważne jest, aby Duch Święty w nas pracował, aby Duch Święty w nas był każdy dzień, aby każdy dzień On prowadził nas, dać Mu pole do tego, aby nas prowadził, aby nas przeprowadzał przez te rzeczy. Czasami obudził, czasami potrząsnął, bo wiecie, potrzebujemy tego. W naszym ciele my często się, wiecie, zapominamy. Czasami gdzieś zapędzimy się. Czasami jesteśmy tak, wiecie, zagonieni. Przypomina się mi taki przykład, Dawid Wilkerson. Na pewno większość albo wszyscy słyszeli, a większość słuchało go nawet na żywo, niektórzy z obecnych tutaj. Słuchajcie, on opowiadał taką historię, która jest niesamowita. Pewnego razu on był tak zapracowany, zawsze. Ewangelizacje, wykłady, seminaria, konferencje. On zgłosił Ewangelię, prowadził kościół. Jako pastor pasterzował. I wiecie, on tyle zadań miał, że igły byś nie wcisnął. No sługa Boży numer jeden. Nic dodać, nic ująć. Numer jeden. Słuchajcie, gdyby ktokolwiek, cokolwiek na niego powiedział, no nie ma racji. W żadnym wypadku. I sam Dawid Wilkerson opowiada takie zdarzenie. Pewnego dnia, kiedy miał po południu ewangelizację, do południa rozmowy duszpasterskie, a jeszcze przygotowanie jakieś tam do seminarium, czy do konferencji, czy do wyjazdu, biegnie ulicą z domu do swojego biura. I zanim spotkał go człowiek, który mówił łamaną angielszczyzną, jakiś obcokrajowiec przypuszczał, albo jakiś, powiedzmy tam, przyjezdny człowiek, jakiś przychodzeń, spotkał go i mówi: Dawidzie, mam ci coś bardzo ważnego do powiedzenia. Wiecie, a on był tak bardzo zagoniony, czas już go gonił, już było za późno. I on mówi: nie teraz w tym momencie, jeżeli tak, możemy się umówić, ale nie teraz. I biegnie dalej, a ten człowiek biegnie za nim. I złapie go za ramię i mówi: Dawidzie, ale to jest bardzo króciutkie i bardzo ważne, ja ci tylko chwilę zajmę. I wiecie, za trzecim razem dopiero Dawid zatrzymał się, bo prawdopodobnie światła się na czerwone zmieniły. I ten człowiek mu mówi: Dawidzie, chcę ci tylko powiedzieć jedną rzecz. Robisz tak bardzo dużo rzeczy dla mnie, ale nie masz w ogóle czasu, żebym ja coś zrobił dla ciebie. I to powiedział Bóg. Mówi, odwrócił się człowiek, zniknął w tłumie i już go nigdy więcej nie zobaczył. Dawid, kiedy przyszedł do swojego biura, zamknął swoje drzwi, zadzwonił, napisał wiadomości, odwołał wszystkie ewangelizacje, odwołał wszystkie spotkania, wszystko odwołał i powiedział: Boże, ja w tym pędzie zapomniałem, że ja ciebie nie mam. Po prostu tak zapracowany, że gdzieś ciebie zgubiłem. Rzeczywiście miał rację. Nie wiem, czy posłałaś anioła, czy kto to był, ktokolwiek to był, dziękuję ci. I wiecie, czasami w naszym życiu może być tak, że tak wiele dobrych rzeczy robimy. Tak bardzo jesteśmy skupieni na najlepszych rzeczach, że możemy zapomnieć, że koło nas stoi Bóg, który chce coś powiedzieć. Coś bardzo ważnego. Choćby, że cię kocha. I chcę ci chociaż powiedzieć to, że nawet jakbyś tego nic nie robił, to i też cię kocha. Też cię będę kochał. Może tylko tyle ci chcę powiedzieć. A to zmieni twoje życie. A czy to, co robisz, zmieni twoje życie? Może tak. Zmarszczek przybydzie, sił ubydzie. Kręgosłup rozboli bardziej. Słuchajcie, czasami jedno słowo od Boga. Miej go zawsze przed swoimi oczami, najbliżej.
Tak jak uczniowie Jezusa mieli Mistrza zawsze przed oczyma. Oni się martwili, kiedy Go na chwilę nie było, kiedy Go za długo nie było. Kiedy gdzieś tam za długo był, to Go zaczęli szukać. I mówią, wszyscy Cię szukają. Gdzie byłeś? Wszyscy Cię szukają. Potrzebujemy Ciebie. Nie było, nie macie. I wiecie, Pan Jezus tutaj mówi o bukłakach. Tylko jedno zdanie o tych bukłakach i przechodzimy do następnej rzeczy. Do fajnej historii Was zabrałem dzisiaj? Tak? Cieszycie się? Coś niesamowitego, prawda? Pan Jezus potrafi cuda, zawsze cuda. I wiecie, On mówi o bukłakach. Chciałbym tylko powiedzieć, bo widziałem to, usłyszałem to na nowo w Izraelu, kiedy byłem. Bukłaki to jest coś niesamowitego. To są naczynia, to są właściwie pojemniki ze skóry szyte na wino. Mają niesamowite zadanie. One potrafią się rozciągać, kiedy wino fermentuje, potrafią pracować. Także wino jest w najlepszych rękach, że tak powiem. A też i najlepsze przechowywanie jest w nich. I od wieków, i wiecie, do dzisiaj się stosuje tę metodę. Tak. Do dzisiaj to jest może tradycjonalnie, ale do dzisiaj to jest skuteczne. Pomimo tego, że mamy szkło, że mamy plastyki, bukłaki nadal są. I wiecie, tutaj gdybyście się wgłębili w literaturę, to tam Pan Jezus mówi o odnowionych bukłakach. Kiedy nowe wino wlewa się, ono pracuje, ono fermentuje, ono ma niesamowitą rozpiętość. Stare wino już jest, powiedzmy, stabilne, jest już takie dobre i jest niezmienne, nie zmienia tak objętości. Natomiast nowe wino jest bardzo, bardzo zmienne w objętości. I dlatego potrzebne jest, nie można do starego, suchego bukłaka, który, powiedzmy, pusty leży przez cały rok, wlać nowego wina, bo te rzemyki, te nici rozerwie i pęknie i jedno i drugie się zniszczy. Bo ani bukłak się nie będzie nadawał, ani wino. Pan Jezus mówi bardzo proste zdanie. Jedno i drugie się zniszczy. I to właśnie mówi o tej sytuacji. Dlatego należy odnowić bukłaki. On mówi właśnie o tym odnowieniu życia. On mówi o tym, co znaczy odnowienie. Wiecie, jak odnawiali bukłaki? Taki bukłak musiał być moczony przez długi czas w wodzie. Przez długi czas musiał być namaczany w wodzie, kiedy ta skóra była namoknięta, kiedy ona była zupełnie przemoknięta, bo wiecie, skóra też tak nie namoknie w jeden dzień. Więc dlatego nie wiem, już nie pamiętam, jak długi proces to był, ale to był długi proces namaczania w wodzie, który nam obrazuje zbawienie, oczyszczenie, ale też i chrzest. Zgadza się? I mówi Pan Jezus o tym odnowieniu życia. Więc to było takie jakby słowo do tych uczniów Jana. Wy jesteście tymi odnowionymi. Skoro zostaliście ochrzczeni, odnowieni, więc nie należy, żeby to zeschło, żeby do tego było Duch Święty, obecność Boża, bo wszystko zniszczeje. Musicie przyjść w Bożą obecność, w odnowienie Jego, do Jego obecności. Amen? Czyli odnowienie, odświeżenie i przez chrzest, a potem następnie były nacierane olejem. Coś niesamowitego. Kiedy one były namoczone, kiedy skóra była miękka, były nacierane olejem. Nie wiem ile razy, nie wiem jak to się działo, ale wiem, że na pewno tak się działo. I olej sprawiał to, że one były znowu jak nowe, elastyczne, były zdolne przyjąć nowe wino. Dlatego nie martwcie się, jeżeli kiedyś słyszeliście, że stare bukłaki to starsze pokolenie, a nowe bukłaki to nowsze pokolenie, obalcie ten mit, bo to nie jest prawda. Starsze pokolenie to odnowione bukłaki, które są na nowo gotowe przyjąć w nowe wino. Amen? Dwie osoby chyba się zgodziły. Amen? Halleluja. Dlatego bądźcie zawsze gotowi, dlatego że niezależnie od wieku nasze życie potrzebuje ciągle odnowienia. Ciągle odnowienia potrzebuje i namaszczania. I ciągle namaszczania. I znowu po roku, i może prędzej, i może częściej potrzebujemy na nowo. Pan Jezus mówi o tym, żeby przyjąć Boże namaszczenie, Boże wino, Bożą obecność. To, co jest niesamowite, to, co obrazuje Jego obecność, to musimy być odnowieni i namaszczeni. Halleluja. O tym Pan Jezus mówi. I to jest też bardzo, tam w tej ziemi to było bardzo zrozumiałe. Pomimo tego, wiecie, zostały dwie grupy. Uczniowie Jana i uczniowie faryzeuszy i uczniowie trzecia grupa, uczniowie Jezusa. Ale chciałbym was wyprowadzić z tego, że nie będzie dzisiaj smutno, dlatego otwórzmy jeszcze jedno miejsce, Dzieje Apostolskie, 19 rozdział. I tutaj będziemy czytać słowo, które właśnie mówi o jakichś ludziach. Macie otwarte? W ogóle macie Biblię? Przypomniało się mi teraz ze szkoły coś takiego. Przerabiamy lekturę, a potem mówi pani, a czy w ogóle wyście przeczytali? Jest tak? Halleluja. Otwórzmy swoje Biblię. Wiecie, ja często na zgromadzenie, kiedy
Czasami tak z leniwości, kiedy jadę na rowerze, nie chce się mi plecaczka brać i Biblii, dużej mojej Biblii, to sobie komórkę biorę, tam też mam kilka wersji Biblii, ale tam nic nie zanotujesz, tam nic nie założysz. Czasami stronę potrafię zagiąć w Biblii i zostawić sobie tak, jak nie mam długopisa i to już jest fajne zaznaczenie, w domu sobie mogę podrobić. W komórce tego nie zrobisz. Szukasz, gdzie to było. No musiałbyś notatki robić, to znowu się rozpraszasz i nie słyszysz, co mówi mówca, przeoczysz najważniejsze. Pan Jezus stoi koło ciebie, a ty w komórce grzebiesz. I mówi, a my właśnie ciebie szukamy. A Pan Jezus stoi koło ciebie. Widzicie? Biblia książkowa jest niesamowita. 19 rozdział, otwórzmy Dziejów Apostolskich. Tutaj mamy historię wiele, wiele lat później, może nie tak bardzo dużo, ale dosyć dużo lat później, co się działo po tym, kiedy Pan Jezus już jest w niebie, kiedy apostołowie, niesamowite rzeczy dzieją się w Jerozolimie, kiedy w następnych miejscowościach, kiedy zostali rozproszeni, Ewangelia dotarła aż do Azji. I teraz popatrzcie się, 19 rozdział mamy otwarty, ja chcę przeczytać takie słowo. Od 1 do 12 wersetu. I właśnie gdy Apollos przebywał w Koryncie, Paweł przeszedł obszary wyżynne i przybył do Efezu. Tam spotkał jakichś uczniów, chcielibyśmy to zaznaczyć w tym miejscu. I zapytał, czy otrzymaliście Ducha Świętego, gdy uwierzyliście? A oni mu na to, nawet nie słyszeliśmy, że jest Duch Święty. Zapytał więc, w jakim zatem chrzcie zostaliście zanurzeni? Odpowiedzieli, w chrzcie Jana. Wtedy Paweł wyjaśnił, Jan zanurzał w chrzcie opamiętania. I powtarzał ludowi, że ma uwierzyć w tego, który idzie za nim. To jest w Jezusa. Gdy to usłyszeli, przyjęli chrzest w imię Pana Jezusa. A kiedy Paweł włożył na nich ręce, stąpił na nich Duch Święty i mówili też językami i prorokowali. A było wszystkich tych mężczyzn około 12. Następnie Paweł udał się do synagogi. Tam przez 3 miesiące odważnie i otwarcie głosił, dyskutował i przekonywał o sprawach dotyczących Królestwa Bożego. Kiedy jednak niektórzy upierali się przy swoim, odmawiali wiary i wobec tłumów znieważali drogę Pana, odłączył się od nich, oddzielił uczniów i codziennie, tych 12 też, i codziennie rozpatrywał w szkole Tyrannosa. Działo się to przez 2 lata, także wszyscy mieszkańcy Azji, uważnie słuchajcie, zarówno Żydzi, jak i Grecy usłyszeli słowo Pana. Bóg też przez ręce Pawła w niezwykły sposób okazywał swoją moc. Było nawet tak, że wkładano na chorych chustki lub przepaski, które dotknęły jego ciała, czyli Pawła. To wystarczyło, aby ustępowały choroby, a złe duchy wychodziły. Popatrzcie, mamy tutaj miejsce gdzieś tam w Efezie, kiedy wiele lat później apostoł Paweł, przemierzając ziemię, dociera do jednego miejsca i spotkał jakichś uczniów. To byli uczniowie Jana. To byli uczniowie, którzy właśnie tam z tego czasu. Być może to byli nawet ci, którzy pościli wtedy, kiedy do Jezusa przyszli. I popatrzcie się, chcę wam pokazać obraz, co się dzieje z ludźmi, kiedy Duch Święty zaczyna działać, kiedy otwierają swoje serce na Jezusa Chrystusa, na Ducha Świętego. To jest niesamowite. Wiecie, tutaj jest bomba, tutaj jest ładunek, niesamowity ładunek, kiedy, wiecie, oni przychodzą, kiedy apostoł Paweł przychodzi i pyta się, czy uwierzyliście w Jezusa Chrystusa, czy zostaliście napełnieni Duchem Świętym, a oni mówią, że nawet nie słyszeliśmy, że jest Duch Święty. Popatrzcie się, w Jerozolimie dzieją się takie rzeczy, że już cała Azja i prawie Europa i wszyscy już wiedzą o tym. Przebudzenie idzie na wszystko, ale znaleźli się uczniowie, którzy ciągle szukają Boga, którzy sobie poszczą, którzy się modlą, którzy kiedyś tam pokutowali ze swoich grzechów i przez obmycie w wodzie zaznaczyli tę pokutę. I oni dalej się modlą i dalej szukają swojego Boga. Dobrego Boga, tego właściwego Boga szukają. I apostoł Paweł przyszedł i mówi się, ucieszył się, że spotkał społeczność, spotkał wierzących ludzi i mówi, a czy przyjęliście Ducha Świętego? A oni mówią, nie, nawet nie słyszeliśmy, że jest Duch Święty. I apostoł Paweł wyjaśnił mi wszystko i zostali ochrzczeni, a potem ochrzczeni w Duchu Świętym i napełnieni Duchem Świętym. Halleluja. I słuchajcie, tutaj jest klucz. Tutaj te bukłaki zostały napełnione, odnowione i napełnione Duchem Świętym. Amen? Namaszczone, obmyte, namaszczone i napełnione Duchem Świętym. I popatrzcie się, co się dzieje, kiedy właśnie uczniowie stają po dobrej stronie. Kiedy stają po stronie mistrza.
ci uczniowie, tych 12 przeszło na stronę Mistrza Jezusa Chrystusa. W tym momencie mogę powiedzieć. Zdecydowanie tak. I co się wydarzyło? Czytamy dalej, że przez 2 lata, słuchajcie, bez internetu, bez komórek, bez telefonu, bez mediów, bez nagłośnienia, przez 2 lata cała okolica, Azja, Efes, usłyszeli wszyscy Ewangelię o Jezusie Chrystusie. Popatrzcie się, 12 ludzi. Ja tego nie umiem do dzisiaj zrozumieć. Wiecie, czasami nie mogę zrozumieć. Chcę to powiedzieć z perspektywy restartu, który jest w sobotę na przykład. Wychodzimy na miasto, wychodzimy na ulicę. Jest tam wiele ludzi, którzy głoszą Ewangelię. Mamy nagłośnienie, mamy niesamowity sprzęt. Słuchajcie, weźmy tę myśl, kiedy jesteśmy napełnieni Duchem Świętym, kiedy Duch Święty mieszka w nas, a tak jest. Amen? Amen? Halleluja. Upewnijcie się, zanim wyjdziecie z tej sali, że tak jest. Kiedy jesteśmy napełnieni Duchem Świętym, to możemy, wiecie, nasze miasto, nie wiem ile ma tysięcy nasze miasto już wszystkimi uchodźcami i przybyłymi ludźmi i turystami, to nasze miasto wszyscy mogą usłyszeć, ja myślę w 2 tygodnie mogą usłyszeć o Jezusie Chrystusie. Zgadza się? Przy naszych możliwościach jest to możliwe. Skoro ci ludzie, 12 plus ilu tam się nawróciło, nie wiemy, wielkie znaki i cuda widzieli, więc na pewno się nawracali jeszcze następni, ale to byli świeży ludzie. Natomiast ci uczniowie, jest napisane 12 ich było, oni z apostołem Pawłem głosili każdego dnia, rozprawiali, zgromadzali się, głosili Ewangelię i przez 2 lata cała okolica, nie wiem ile tysięcy ludzi, ale wszyscy usłyszeli o Jezusie. I tym chcę was zaszczepić, zachęcić, co się dzieje, kiedy Duch Święty wstępuje do człowieka. Kiedy zwykły uczeń, który szuka Boga, który nie daje sobie rady, który nawet z pretensjami przychodzi, ja szukam, a wy nie szukacie, kiedy zostaje napełniony Duchem Świętym, co się dzieje? Amen? To właśnie się dzieje, kiedy Duch Święty przychodzi do twojego życia. Halleluja. I Pan Jezus to powiedział kilka lat wcześniej. Kiedy bukłaki zostaną odnowione, kiedy będą nowe bukłaki, napełnione Duchem Świętym. To jest to. Amen? Halleluja. Dlatego chcę wam powiedzieć dzisiaj, zachęcić was, przyjdźmy w miejsce, aby odświeżyć, aby odnowić, aby przez kąpiel Bożego odnowienia dzisiaj ożywić moje serce, ożywić moje życie, abym na nowo mógł wierzyć. Halleluja. Amen? Aby wszelkie zwątpienie zostawić z tyłu. Wiecie, ja potrzebuję co chwilę zostawiać zwątpienie. Ostatnio miałem taki czas, się wam chcę przyznać, że wołałem, Panie Jezu, gdybyś tu był. Tak, zdarza się taki moment. Mówiłem, Panie Jezu, gdybyś tu był. Odwróciłem się, a On tu jest. Halleluja. Wiecie, Pan Jezus jest blisko nas, ale my czasami w naszym amoku, w naszych okolicznościach, okoliczności niesprzyjające, do tego może być upał, do tego może być ciężka praca, do tego może być jeszcze stan jakiegoś zdrowia, do tego jeszcze okoliczności mogą być takie, że już nie widzisz Go. I mówisz, chcę zacząć pościć, bo nie mogę Cię znaleźć. Boże, gdzie jesteś? Szukasz, oglądasz się. A On mówi, oblubieniec właśnie jest. Właśnie tutaj jestem. Przestaw te granice. Przestaw te granice i chodź za mną. Przyjdź do mnie. Daj się odnowić, daj się odświeżyć, a potem napełnić, abyś mógł na nowo wypełnić zadanie, które ja chcę. Nie rób tego, co ty chcesz, ale zrób to, co ja chcę. Amen? I to, co chcę was zachęcić, to miejsce, abyśmy poddali się Duchowi Świętemu. Zaufać na nowo Jezusowi. Zaufać na nowo Panu. Halleluja. Wiecie, Pan Jezus nie krzyczał tam na tych uczni. On mówi, co wy to robicie? Przecież ja tutaj jestem. Przyjdźcie na moją stronę. Chodźcie do mnie. On mówił im słowo, które bardzo jasno mówiło, że Bóg jest pośród nich. Halleluja. Znaki i cuda, które widzieli, już nie trzeba było więcej mówić. A do tego dołożył jeszcze słowo. Amen. I wiecie, to był obraz, że Bóg w postaci człowieka przyszedł na ziemię. Jezus Chrystus. Dzisiaj On jest na tym miejscu. Jest pośrodku nas. I jeżeli kiedykolwiek przychodzimy do zgromadzenia, tam gdzie dzieci Boże uwielbiają Pana, gdzie uwielbiają Jezusa, to chciejmy przyjść w uwielbieniu, chciejmy przyjść w dziękczynieniu. Nie zwracaj uwagi na osoby, nie zwracaj uwagi na okoliczności. Wiecie, ja się tego uczę, często przychodzę. Wiecie, kiedyś miałem tak, że
że kiedy podnosiłem ręce do góry, bałem się, koszulę miałem za ciasną. Bałem się, że jak podniosę ręce do góry, to mi pęknie gdzieś tam. Od tego momentu luźniejsze noszę. Może nie pasuje do mnie, może to czasami nie jest modne, ale słuchajcie, to jest praktyczne. Kiedy podnosisz ręce, musisz mieć luźne. Aleluja. Dlatego nie zwracaj uwagi, ani też rób tak, żebyś nie musiał w ogóle nad tym myśleć. Wyrzuć to wszystko, bo Jezus jest na tym miejscu. Amen? Kiedy Jezus jest na tym miejscu, uwielbiaj Go całym sobą, kiedy podskakujesz. Wiecie, Dawid, psalmista Dawid, ale już nie nawet psalmista, ale król Dawid. Największy król Izraela, Judy. Kiedy Boża obecność wstępowała, to on tańczył, on pląsał. I wiecie, to w taki nieprzyzwoity sposób pląsał i tańczył, że gdyby ktoś mu zwrócił uwagę, a była jedna taka osoba i nie opłaciło się jej, to było źle. Słuchajcie, uwielbiamy Pana, kiedy się skierujesz na Niego. On jest na tym miejscu i to jest najważniejsze. Na każdym miejscu, gdzie wysławiamy, wywyższamy imię Jezusa, przychodź i od samych drzwi uwielbiaj Pana. Halleluja. Nie czekaj, aż muzyka zacznie grać. Nie czekaj, aż zacznę się modlić. Po prostu znajdź kąt i zacznij uwielbiać Go. On jest koło Ciebie. On jest blisko Ciebie. On nigdy nie jest daleko. Halleluja. Pan jest blisko. Amen. Tym słowem chcę was zachęcić. Chcę was zachęcić tym, żebyśmy nie znaleźli grupy, gdzie szukamy dopiero, gdzie się dopatrujemy, gdzie czegoś wyszukujemy. Wiecie, są grupy ludzi, mogą tak być i może być tak w naszym życiu, ale nie musi. Nawet gdyby tak było, możesz dzisiaj przyjść i twoje życie się zmieni, a od jutra możesz zacząć robić rzeczy, które Bóg chce, żebyś robił. I ta okolica może się zacząć zmieniać. Amen? Może zaczniesz mniej mówić, a więcej Bóg zacznie działać i to będzie przynosić niesamowity rezultat. A może zaczniesz właśnie mówić, ale mówić Jego słowa. Halleluja. Kiedy Duch Święty w tobie zacznie pracować. Wiecie, że te bukłaki nie potrafią wyprodukować, żeby było mocniejsze albo słabsze? One po prostu są naczyniami, tak jak my, jak ty i ja. To Bóg wlewa swoje namaszczenie, swój olej, swoje wino. To mocne, On wlewa mocne. On wie, jakie ty mu potrzebujesz przenieść. Halleluja. On ciebie przygotuje do tego. On nie pozwoli, kiedy ty się poddasz, kiedy będziesz w Jego ramionach, w Jego obecności. Amen? Tylko tyle. Chciałem się z wami podzielić. Weźmy to do naszego serca. Ja jestem pierwszy, który potrzebuje tego. Każdego dnia, kiedy się budzę, modlę się: Duchu Święty, chcę, aby dzisiaj, abym się nie rozminął z Twoją wolą. Duchu Święty, chcę, żebym nie dzisiaj nie stracił z oczu Jezusa. Żebym czasem nie zaczął Ciebie szukać. Ja po prostu muszę Ciebie mieć. Ja Ciebie muszę mieć znalezionego cały czas. Chcę Ciebie mieć blisko siebie. Chcę być w Twojej obecności. Bo kiedy jestem blisko Ciebie, wszystkie moje zmartwienia, wszystko inne idzie na drugi plan. To wszystko odchodzi. Amen? Wszystko inne przechodzi. Ja muszę Ciebie mieć przed swoimi oczyma. Duchu Święty, proszę Cię, pomóż mi otworzyć swoje oczy. Otwórz, taka fajna pieśń jest, otwórz moje oczy, oczy mojego serca, żebym mógł widzieć rzeczywistość. A to jest tylko możliwe, kiedy Ty, Duchu Święty, wypełniasz moje wnętrze. Jesteś tutaj. Proszę Ciebie, bądź zawsze gotowy, aby mi to pokazać. Amen? Dlatego z tą myślą chcę was zostawić, żebyśmy byli pełni ducha. Bądźmy pełni ducha. Nie bądźmy tymi, którzy mówią: a to jest za nowe wino, to może mnie potargać, to może mnie porwać. Przyjdź do Boga i powiedz: o Jezu, potrzebuję Twojego odnowienia, oczyszczenia. Potrzebuję odświeżenia, a potem namaszczenia i potrzebuję rozpoznać Ciebie i chcę przyjąć to, co Ty chcesz dać. Czasami sobie myślimy: Boże, nie wlewaj młodego, żeby mnie nie zniszczyło. Powiedz: Boże, chcę Tobie zaufać całym sercem. Jak wlejesz młode, to będę rozrywał wszystko. Amen? Będę mocny. Halleluja. Pomimo tego, że masz 81 lat, nie ma znaczenia. Niech Bóg wlewa to, co On chce do ciebie wlać. Halleluja. Pewien człowiek w Słowie Bożym, Kaleb, on powiedział na starość, że idzie zdobywać góry i rzeczywiście poszedł. On nie żartował. Słuchajcie, ludzie, którzy mają sędziwy wiek, czasami nie żartują i w Bożych rękach są niesamowitymi narzędziami. Halleluja. Pamiętam takiego człowieka, który był naprawdę staruszkiem już, kiedy usługiwał, kiedy nie mógł wyjść i pomagali mu wychodzić za scenę, ale kiedy zaczął usługiwać, to wiecie, wszystko się poruszało. Wszystko się zaczęło zmieniać. Duch Święty stępował i zaczynał przepełniać całe zgromadzenie. Halleluja. I on już potem miał tak zachrypnięty głos, że już tak charczał bardziej, nie mówił. Ale kiedy było uwielbienie, on tak głośno śpiewał, że ci, co tutaj jest w grupie, chór, był wielki chór, to wie, oni mieli nagłośnienie, a on ich przekrzykiwał, wiecie, takim tym charczącym głosem. I kiedyś ktoś z tych liderów, z tych muzyków podszedł do niego i mówi, on się nazywał Szakarian, mówi: bracie Szakarian, pięknie głosisz, ale służbę uwielbienia zostaw może słowikom.
A on się roześmiał na cały głos, wiecie, tym chrapliwym głosem i mówi, ale Pan Bóg stworzył też i kruki. I dalej uwielbiał Pana. Słuchajcie, uwielbiać Pana to jest coś niesamowitego. Chcę was zachęcić, abyśmy rozpoznawali czas nawiedzenia, żebyśmy nie przyszli do zgromadzenia i przeszli koło Jezusa. To jest tragedia. To jest najgorsze, co możemy mieć. Jeżeli przychodzisz do Niego, zawsze On chce ci coś dać. Chce z tobą być. Chce z tobą rozmawiać. I to jest ten moment. On jest gotowy. Halleluja. Jezus stoi koło ciebie. Nie bądźmy w żadnej innej grupie, jak tylko w tej grupie uczni Jezusa Chrystusa, kiedy oblubieniec jest razem z nami.